Jeziora Plitwickie uważane są za namiastkę raju, a turyści zwiedzający Chorwację często nie mają pojęcia o tym miejscu. Tym bardziej warto je zobaczyć. Park Narodowy Jezior Plitwickich znajduje się na południu gór Mała Kapela. To jedno z pasm gór dynarskich, które ciągną się wzdłuż Półwyspu Bałkańskiego. Z Jezior Plitwickich blisko jest do granicy z Bośnią i Hercegowiną. Ze stolicy Chorwacji Zagrzebia jest nieco dalej, bo trzeba przejechać około 140 km na południe. Park to unikalny na skalę światową zespół jezior krasowych obejmujący ponad 296 km2. Jest podzielony na jeziora dolne i górne. Jezior jest 16, a wszystkie wypełnione są krystaliczną wodą, której dostarczają wody podziemne oraz rzeki Matica i Plitwica. Z jezior wypływa rzeka Korana. Wszystkie jeziora połączone są ze sobą kaskadowo, a dzięki trawertynowym groblom tworzą się liczne urokliwe wodospady. Jest ich podobno ponad 90, a znajdujący się tu największy wodospad Chorwacji, Wielki Wodospad, ma wysokość 78 metrów. Długość wszystkich jezior to ponad 8 km. Największe z jezior Plitwickich to Kozjak o powierzchni 80 hektarów i głębokości około 49 metrów. Każde z jezior ma własną legendę, która najczęściej związana jest z kimś, kto się w danym jeziorze utopił. Oprócz przepięknych jezior i wodospadów, teren parku obfituje we wspaniałą faunę i florę. Są tu też jaskinie, spośród których największa golubiniacza ma 160 metrów długości. Za powstanie jezior Plitwickich odpowiadają geologiczne procesy zwane krasowymi. Woda nasycona dwutlenkiem węgla rozpuszcza węglanowe skały, czyli dolomity i wapienie, z których jest zbudowane podłoże skalne parku. Z czasem z przesyconej węglanem wapnia wody minerał powoli się wytrąca. Osiada na dnie i brzegach jezior, a także na różnych przeszkodach, tworząc kruchą skałę zwaną trawertynem. Przez lata warstwy martwicy narastają i twardnieją, tworząc groble, czyli rodzaj tam na rzece. Zatrzymują one wodę, która wypełnia zagłębienia, i w ten sposób powstają jeziora. Nadmiar wód spada niżej malowniczymi wodospadami. Rozpuszczone minerały odpowiadają nie tylko za powstanie trawertynów. To one nadają wodzie niepowtarzalną turkusową lub zieloną barwę. Zupełnie inaczej tłumaczą powstanie jezior Plitwickich okoliczni mieszkańcy. Wieki temu nastała długotrwała susza. Było tak sucho, że wyschły nawet rzeki, które dziś zasilają jeziora. Mieszkańcy modlili się i błagali o deszcz, ale nie dawało to żadnego efektu. Jednak pewnego dnia pojawiła się piękna i tajemnicza czarodziejka Barbara Celska, którą nazwano Czarną Królową. Na jej rozkaz zaczął padać obfity deszcz. Magiczne ulewy trwały do czasu, aż woda wypełniła wszystkie zagłębienia, czyli dzisiejsze jeziora Plitwickie. Tereny dzisiejszego parku narodowego przyciągały ludzi od dawna. Woda, a także wiele gatunków roślin i zwierząt sprawiły, że już w czasach prehistorycznych ludzie zainteresowali się tymi okolicami. Potem pojawili się tam Celtowie, Ilirowie, Rzymianie i Awarowie. Miejsce na pewno przyciągało swoim pięknem, ale szybko okazało się strategiczne. W pobliżu przebiegały ważne szlaki komunikacyjne, które kontrolowali przede wszystkim Rzymianie. O osadnictwie w średniowieczu wiadomo niewiele. Archeolodzy odkryli ślady niewielkiego klasztoru, który ponoć zamieszkiwali Paulini, i relikty XIII-wiecznej budowli, która została przekształcona w zamek Krczingard. To jednak wszystko i być może jest tak dlatego, że teren ten był przez wieki pasem granicznym, gdzie często toczyły się walki. Jeziora Plitwickie pojawiły się na mapach dopiero w XVII wieku, a walory jezior odkryto pod koniec XVIII. Szybko uznano je za unikatowe i zaczęto starać się o ich ochronę. Niedługo po zakończeniu II wojny światowej, w 1949 roku, tereny Jezior Plitwickich zostały przekształcone w Park Narodowy. 30 lat później park wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ten wspaniały park ma też mroczną historię. W 1991 roku miała tu miejsce tak zwana Krwawa Wielkanoc nad Plitwicami. Te działania zbrojne między serbskimi separatystami a policją chorwacką przyniosły pierwsze śmiertelne ofiary wojny domowej w Jugosławii.
Dziś Park Narodowy Jezior Plitwickich jest wyjątkowo chętnie odwiedzany przez turystów, którzy podziwiają niezwykłe dzieło przyrody. Rocznie bywa tu ponad 1,5 miliona osób. Docenili je również twórcy popularnych ekranizacji książek Karla Maya o dzielnym Winnetu, którzy wybrali te okolice do kręcenia filmów. Obejrzyjcie któryś z filmów tej serii, żeby zobaczyć, ile produkcja zyskała dzięki tej naturalnej scenografii. O unikalności tego przyrodniczego kompleksu decyduje nie tylko jego niezwykła uroda, ale także bogata fauna i flora. Obok roślin, które są charakterystyczne dla terenów Morza Śródziemnego, zobaczycie tu także te z północy Europy. Spotkacie też ponad 70 endemitów, czyli roślin, które nie występują nigdzie indziej poza jeziorami plitwickimi. Szczególną uwagę zwróćcie na lasy, czyli słynną Puszczę Dynarską. Dominują w nich buki, jodły i świerki, ale zobaczycie też okazałe cisy. Wiele z tych drzew ma po kilkaset lat. Znajduje się tutaj ponad 50 gatunków storczyków, a wyjątkową urodą charakteryzuje się obuwik pospolity, którego wielu uważa za najpiękniejszy storczyk Europy. Bardzo bogaty i ciekawy jest też świat zwierząt. Możecie tu spotkać wilki, niedźwiedzie, sarny, jelenie, borsuki, dziki i wiele innych. Często można spotkać różne węże, na przykład żmiję nosorogą, żółwia błotnego czy jaszczurki. Wśród płazów wyróżniają się traszki i piękna salamandra plamista. Co ciekawe, w tych czystych wodach nie ma zbyt wielu gatunków ryb. Jeziora najczęściej otoczone są wysokimi wapiennymi klifami, po których spływają wodospady. Jako że teren jest silnie krasowy, to znajdziecie tu piękne miejsca pod ziemią. Miejscowe jaskinie najczęściej obfitują w liczne nacieki, które nadają im bajeczny wygląd. Niektóre z nich można zwiedzać, więc koniecznie do nich zajrzyjcie. W parku jest przynajmniej kilka miejsc, które trzeba zobaczyć. Najważniejsze z nich to oczywiście Wielki Wodospad, czyli największy wodospad w Chorwacji. Na jego wysokości znajduje się punkt widokowy, z którego są piękne widoki. Poszukajcie też punktu widokowego na wodospady Sastawci. Bardzo dobrze widać z niego, jakie są różnice wysokości między jeziorami. Na teren parku możecie wejść czterema wejściami, przy których są parkingi i centra turystyczne. Tam możecie zaopatrzyć się w mapy. Jeziora Plitwickie możecie zwiedzać po kilkunastu wytyczonych trasach pieszych. Nie są one zbyt uciążliwe, bo różnica wysokości między najwyżej położonym jeziorem Proszanslo a początkiem rzeki Korany, która wypływa z najniżej położonego jeziora, wynosi około 156 metrów. Poszczególne trasy są oznaczone literami i kolorami. Konieczne jest wygodne turystyczne obuwie, bo drogi, po których będziecie się poruszać, są różne. Sporo jest zwykłych bitych dróg oraz drewnianych kładek i pomostów. Uważajcie na nich, bo często nie mają żadnych poręczy. W parku są też drogi asfaltowe, po których poruszają się tak zwane pociągi drogowe. Możecie się nimi przejechać, bo są w cenie biletu. W cenie jest też rejs elektryczną łodzią po największym jeziorze Kozjak. Wybierając szlak, możecie go bardzo dobrze dopasować do swoich możliwości kondycyjnych oraz czasowych. Najkrótsza trasa ma około 3,5 km, a przejście nią zajmuje około 2 godzin. Po najdłuższych możecie wędrować nawet 8 godzin. Trasa K ma około 18 km i ciągnie się wzdłuż wszystkich jezior. Jeśli macie czas i niezłą kondycję, to wybierzcie właśnie ją. Park codziennie odwiedza wielu turystów, więc pewnie będziecie chcieli uniknąć tłoku. Najlepiej na zwiedzanie wybrać się jak najwcześniej. Większość turystów zwiedza tylko dolne jeziora, więc jeśli wcześnie rano rozpoczniecie zwiedzanie właśnie od nich, a potem zaczniecie zwiedzać górne jeziora, to nie powinno być tłumów. Najlepszą porą na zwiedzanie Jezior Plitwickich jest maj i czerwiec. Wtedy jest mniej turystów, a dodatkowo miesiące wiosenne obfitują w większe opady, więc wodospady wyglądają wyjątkowo pięknie. Latem mogą być sporo mniejsze, szczególnie gdy jest mało opadów. Podczas zwiedzania pamiętajcie, że jest to park narodowy, więc obowiązują w nim określone reguły. Nie wolno zbaczać z wyznaczonych tras. Obowiązuje także kategoryczny zakaz kąpieli, choć krystaliczna woda na pewno będzie was kusić. Wybierając się na wędrówkę po jeziorach Plitwickich, musicie mieć solidne buty. Część tras, zwłaszcza po deszczu, może być śliska, więc powinny mieć dobry protektor.
Oprócz wygodnych butów koniecznie weźcie ze sobą także nakrycie głowy i krem ochronny. Zabierzcie też coś do jedzenia i picia, szczególnie gdy wybieracie się na dłuższe trasy. W parku są punkty gastronomiczne, ale kolejki mogą być do nich spore. Możecie skorzystać z wyznaczonych punktów do piknikowania lub licznych ławeczek, na których możecie wypocząć. Park jest dobrze skomunikowany. Oprócz tras pieszych jeżdżą po nim specjalne autobusy i pociągi drogowe. Przejazd nimi jest w cenie biletu do parku. Bilety do parku możecie kupić przy wejściu, ale lepszą opcją jest kupienie ich przez internet, dzięki czemu unikniecie kolejek do kasy. Bilety są dostępne na stronie internetowej parku. Do Jezior Plitwickich bez problemu dotrzecie samochodem. Zmotoryzowani mają do dyspozycji duże parkingi przy wejściach do parku, za które płaci się po wyjściu. Możecie też wybrać się autobusem. To też dobra opcja, bo kursy do parku są dostępne z wielu miast Chorwacji. Przystanek autobusowy wyznaczono tuż przy wejściu do parku. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z licznych ofert wycieczek do Jezior Plitwickich organizowanych przez biura podróży. Jeśli chcecie skorzystać z takiej opcji, to koniecznie zwróćcie uwagę, czy w cenie wycieczki są uwzględnione wstępy. Często się zdarza, że za bilety do parku trzeba zapłacić dodatkowo. Jeśli jedziecie własnym samochodem, to warto przyjechać tu na kilka dni i przy okazji zwiedzić okolice. Wybór noclegów jest spory, a ceny i standardy bardzo zróżnicowane. Oprócz typowych hoteli znajdziecie tańsze bungalowy, sporo agroturystyki i pensjonatów. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.